Zobacz, okej, jest to przemyślane. To jest kryjówka Batmana, fajnie to wygląda. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Moi drodzy, trafiłem na TikToku na bardzo ciekawy tor driftowy. Nie widziałem jego całego, ale twórca pokazał fragment i mega mi się spodobał, tam jest jedna taka hopka, jedzie się po wodzie jakby. Dziwnie to wygląda. No ale chodźmy sobie, macie tutaj kod do tej mapki jak chcecie. Ona nie jest jakaś chyba potężna, bo nie pokazał jej jakoś tam długo, nie? No bo to TikTok, to króciutkie. Ale no, wbijajmy i testujmy, zobaczmy jak to wygląda. Co my tu mamy? No dobra, znam tą miejscówkę. Zobaczmy, co tu nakombinowali. Okej, trzeba zawrócić, wiadomo. Oho, będzie gdzieś w powietrzu. Chyba. To na pewno jest wjazd. Okej. Czy już mamy driftować, czy na razie po prostu dojeżdżamy? Czekaj. Ło, ktoś się napracował tutaj. Chyba już driftujemy, nie? Wiesz, czekaj. Tutaj? To są checkpointy. A nie, czekaj, to jest koniec. Okej. O, dobra, widzę na mapie zawijasy. To będzie gdzieś tu. O, na tamie? Co tu narobione jest, ej? Ale czad. Patrz, patrz, patrz. Wow, ale fajnie. Jo, chłopka, ale fajnie. Patrz, tutaj coś takiego zrobił. Ty, ale zajebioza. Czekaj, 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 chyba mam. Weźmy sobie, ach, za ciemno w tym kokpicie jest. Patrzcie, tutaj jakieś takie kamienie porobione są. Uuu, spadłem prawie. Dobra, spróbujmy tu. O, tutaj jakaś taka nawroteczka jest, okej. Ty, tu jest kryjówka. To jest kryjówka Batmana. Fajnie to wygląda. Dobra, jeszcze wszystkich zawiasów nie ogarnąłem, więc... Jeszcze raz sobie tu pojedziemy. Ale gładziutko! Ja bym nie dał rady tak gładko zrobić. Ty czekaj, bo tam coś dalej jeszcze jest. O, tu się gdzieś dalej jeszcze jedzie. Dobra, zobaczmy o co chodzi. Mam nadzieję, że coś fajnego tam... O, czekaj, 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 hamuj, hamuj! Okej, ale gdzieś się tu kurde jedzie. Tu jest niby jakaś hopka. Może żeby sobie zdjęcie zrobić, ale zobaczmy właśnie jak to wygląda z góry. Nie no, co to tak niedokończone? A czy widać, że tam na mapie jest jakaś droga? Tutaj, o. Aha, to sobie możemy zobaczyć z góry, rozumiem. I teraz możemy sobie zrobić zdjęcie, na przykład naszego autka od tyłu. W ten sposób. Zobacz, okej, jest to przemyślane. Myślałem, że to będzie dalsza część jakiejś drogi czy coś. A tutaj youtuberzy mogą sobie miniaturkę strzelić. No bardzo fajny tor. To skoro tak, to zróbmy chociaż jeden ładny przejazd. Gotowi? Jedziemy. Thank you.
Okej. Inaczej to chciałem wziąć, ale... Dobra, to jeszcze spróbujmy raz, ale teraz z tą hopką. Ty, ale zajebiste miejsce w ogóle do trenowania driftingu, dlatego że jest super gładki ten tor. Podoba mi się. Ciężko jest zrobić coś takiego w edytorze, żeby było gładziutko. A tu mogłem ładniej pojechać. O, rozbiłem się. Ale bardzo fajnie. Ja bym tu jakiś zlocik nawet zrobił. O, hej, patrz jak mnie zrespiło. Ej, co jest? Ej, wyłaź stamtąd. Ej, ja mam do was taką prośbę, jak jakiś, jak gdzieś traficie na TikToku, czy gdzieś w shortach, czy gdziekolwiek, traficie na jakiegoś fajnego twórcę od takich mapek driftowych, czy coś do testowania, to ja was bardzo proszę, podsyłajcie mi coś takiego w komentarzach na YouTubie, bo chętnie coś takiego przejadę i przetestuję. A to jest mega, mega dobry tor. Ej, ale taki klimatyczny, jak prawie jak nie Forza, nie? Dobra, teraz spróbujmy tą hopkę i się nie utopić. Nie, ja myślę, że tą hopkę trzeba jechać po prostu tylko w jedną stronę i będzie dobrze. Ale się ktoś postarał. No niby takie proste, ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Ja ją znalazłem sobie na TikToku. I gościu właśnie sobie tak o, pokazał kawałeczek tylko, nie? I spodobało mi się, że takie właśnie widać, że ktoś się postarał, żeby to zrobić. Ekstra, ej, przetestujcie sobie tą traskę. Naprawdę mega, mega fajna.